Pierwszą inicjatywą podjętą przez pracowników Domu Kultury było szycie maseczek dla seniorów, dla mieszkańców gminy Golina. Na przełomie kwietnia i maja, w sumie w okresie miesiąca, uszyliśmy ponad 2000 maseczek wielokrotnego użytku dla naszych mieszkańców. W każdy piątek były rozdawane tutaj przed Domem Kultury z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Akcja nas mile zaskoczyła dużym odzewem. Co tydzień było bardzo dużo osób i praktycznie te 2000 maseczek rozeszło się w ciągu tego miesiąca. A również maseczki podarowaliśmy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, do Urzędu Miejskiego w Golinie, do Zakładu Gospodarki Komunalnej, czy też do kombatantów z terenu gminy Golina. Akcję szycia maseczek zakończyliśmy w połowie maja i zobaczymy, jak będzie sytuacja się rozwijać, czy będzie jeszcze potrzeba szycia tych maseczek, aby zabezpieczyć mieszkańców gminy Golina. Niestety 1 czerwca, w Dzień Dziecka, nie spotkamy się z najmłodszymi mieszkańcami gminy Golina ze względu na panującą epidemię koronawirusa, ale my nie poddajemy się, chcemy się z dziećmi, z młodzieżą łączyć i przygotowaliśmy kilka akcji, które już ogłosiliśmy na stronie internetowej. Pierwsza akcja to Moja Rodzina w okresie pandemii. Tutaj jest konkurs plastyczny na przygotowanie, w jaki sposób rodzina zabezpiecza się, chroni się przed uniknięciem zarażenia koronawirusem. Na pracę czekamy do końca maja. Kolejna akcja, również też plastyczna. Chcemy zagospodarować przestrzeń miejską, czyli słupy ogłoszeniowe i tablicę informacyjną. Chcemy zaprezentować pracę dzieci pod nazwą Nie stój jak słup, wystawę zrób. Na czym to polega? Na wykonaniu pracy związanej z obchodami Międzynarodowego Dnia Dziecka. Pracę należy dostarczyć do Domu Kultury bądź wysłać na maila. My to przygotujemy i rozwieścimy, jak będzie pogoda, na słupa ogłoszeniowych na terenie gminy Golina. Dla wszystkich uczestników oczywiście słodki prezent. Tak jak już mówiłem o konkursach plastycznych z okazji Dnia Dziecka, już w najbliższy piątek na stronie Domu Kultury i Facebooku ogłosimy konkurs. Będą to 3 quizy. Jeden quiz będzie przyrodniczy, drugi na temat miasta gminy Golina, a trzeci będzie quiz związany z bajkami dla najmłodszych mieszkańców gminy. Będzie udostępniony link, na którego wystarczy kliknąć i odpowiedzieć na pytania, a później, myślę, że po 1 czerwca będą słodkie pominki również dla uczestników, bo nie możemy spotkać się w parku jak co roku, poczęstować, rozdać watę, bawić się, animować kulturalnie naszych najmilusińskich. Dom Kultury napisał wniosek w ramach Narodowego Centrum Kultury w Warszawie, Kultura w sieci. Udało nam się pozyskać 22 tysiące dofinansowania, 100% wkładu z Ministerstwa Kultury na realizację projektu pod nazwą Z marszu do sieci Orkiestra w Kulturze Online. Zapraszam na stronę internetową orkiestragolina.pl, gdzie znajdują się bieżące informacje na temat realizacji projektu.